Każdy z nas pamięta skandal z, jak już dzisiaj wiemy, przerwanej niezgodnie z prawem sesji. I choć to, co się wówczas wydarzyło, oburzyło mieszkańców, musimy przypomnieć, co wówczas się stało. Nasza redakcja pokazała tamto wydarzenie. Przypomnijmy fragment materiału. Chciałbym prosić o rozszerzenie porządku obrad. Polichańczuk zgodnie z prawem wskazał kilka uchwał. Wydawało się, że wnioski Polichańczuka są tak oczywiste, że nikt nie będzie kwestionował poszerzenia porządku obrad. Na nieszczęście dla sprawnego procedowania Polichańczuk poprosił radców prawnych o zaopiniowanie projektów, co spowodowało, że Gregorowicz natychmiast wykorzystał prośbę Polichańczuka. Jako przewodniczący rady mogę zabrać głos w każdym czasie i w każdej formie. Powiem tak. Chciałbym Państwa namówić, żeby nie przegłosowywać tych wniosków. Z uwagi na natłok punktów, które mamy w porządku obrad, z uwagi na to, że dwóch radnych wymagało zaprzysiężenia, to nie było czasu, żeby wcześniej zwołać sesję. I w związku z tym uzupełnienie składu personalnego Rady, zawsze mamy czas, żeby to zrobić. Nic nas nie nagli poza jakimś politycznym przynagleniem. W związku z tym robić tego, proszę Państwa, w tym momencie nie należy. Poza tym chciałbym prosić Pana mecenasa, Panie mecenasie, że Pan mecenas pracuje na potrzeby biura w Rady i Rady, i to nie radni są dysponentem opiniowania przez pana mecenasa, ponieważ te projekty czy pomysły nie mają opinii mecenasa, to już nawet z tego punktu widzenia nie mogą być, proszę Państwa, procedowane. A pan mecenas nie będzie na kolanach na polecenie radnych z pominięciem przewodniczącego opiniował takich dokumentów. Tak to wygląda. W związku z tym uprzedzam też, że wyżej wymienione dokumenty, o których mówił pan radny Polichańczuk, nie mają niezbędnej opinii prawnej. Tak to wygląda. Okazuje się, że opinia prawna nie jest niezbędna do tego, aby przedłożyć Radzie projekt uchwały, a co uchwała powinna posiadać, precyzuje statut miasta Lubartów. Paragraf 42 lubartowskiej konstytucji precyzuje, jak musi być przygotowana uchwała. Ustęp 2. Projekt uchwały powinien zawierać: punkt 1. Tytuł uchwały. Punkt 2. Podstawę prawną do jej uchwalenia. Punkt 3. Postanowienia merytoryczne. Punkt 4. Ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. Punkt 5. Rozstrzygnięcie dotyczące ogłoszenia uchwały. Punkt 6. Podpis wnioskodawcy lub wnioskodawców. Punkt 7. Przepisy przejściowe i derogacyjne. Oznacza to, że projekty przedłożone przez Polichańczuka powinny być przegłosowane. Ustęp 4 tego samego statutu wprost wskazuje, że... Ustęp 4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem. Oznacza to, że owego zaopiniowania po złożeniu projektu przez Polichańczuka powinien dokonać obecny na sesji radca prawny. Temu ostatniemu nie pozwolono jednak na owe wykonanie statutowej delegacji. Ów fakt złamania prawa radni Jacek Tomasiak, Marek Polichańczuk, Ewa Grabek, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Wiesława Romańska-Serwin, Teodor Czubacki oraz Zdzisław Wereszczyński zaskarżyli do wojewody. Mówił o tym radny Tomasiak podczas konferencji prasowej. Działam na podstawie artykułu 227 oraz artykułu 229 punkt 1 KPA. Składamy skargę na nienależyte wykonanie zadań oraz naruszenie praworządności przez przewodniczącego Rady Miasta. Dalej przywołujemy tak naprawdę to, co wydarzyło się na ostatniej sesji Rady Miasta, więc nie będę tego czytał. Ja pozwoliłem sobie pod tą skargą już swój podpis złożyć, więc również przekażę pozostałym radnym tą skargę, aby można było się z nią zapoznać i złożyć pod nią podpisy. Natomiast, proszę Państwa, proszę zwrócić również na to uwagę, że tak jak wspomniał Pan Radny Andrzej Zieliński, nie może być tak, żeby uniemożliwiać radnym wykonywanie ich obowiązków wynikających z mandatu, jaki posiadają. Jeżeli zwołuje się sesję Rady Miasta, to nie po to, żeby w chwili, kiedy orientuje się ktoś, że nie ma tak zwanej, tej słynnej, matematycznej większości, jak wielokrotnie o niej wspominał pan Grzegorz Gregorowicz, to robi się wszystko, aby takie obrady zerwać, i zrywa się w takim trybie, jak odbyło się to w poniedziałek. Jest to karygodne, jest to niezgodne z prawem
i my jako radni domagamy się tego, abyśmy mogli wykonywać nasz mandat, który nam powierzyli nasi wyborcy, a nie pan Gregorowicz, zgodnie z przepisami. Zwrócę również uwagę, że podczas ostatniej sesji, oprócz tego przerwania sesji, no nie dopuszczono radnych do tego, aby mogli zgłosić określone poprawki, aby nie mogli wnieść określone dokumenty. Chcieliśmy również wskazać, że w przypadku projektów uchwał, które wpływają z ramienia pana burmistrza lub wpływały z ramienia klubów, z którymi współpracował pan Gregorowicz, nigdy nie było takiej sytuacji, aby uchwałę okazywano radnym, sprawdzano tą uchwałę i nie wprowadzono jej do porządku obrad, mimo tego, że to o to prosiliśmy. W tym przypadku stało się inaczej. Jak widzimy, niewłaściwa osoba, niewłaściwe osoby składały projekty uchwał i w mojej opinii dlatego te uchwały w ogóle, proszę Państwa, nie zostały poddane pod głosowanie, aby uzupełnić porządek obrad. Jest to karygodne, jest to niezgodne z prawem i uważam, że powinniśmy jak najszybciej uporządkować sytuację w Radzie Miasta. Proszę zwrócić uwagę, że na sali z Rady Miasta podczas poniedziałkowej sesji radca prawny był obecny. Pamiętajmy, że obsługę Rady prowadzi pan burmistrz. I w związku z tym proszę, abyście Państwo zapoznali się z paragrafem 42, ustępem 4 tego paragrafu, który mówi: projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem. Projekt uchwały nie ma mieć obowiązku być zaopiniowanym w chwili, kiedy jest projektem. Projekty uchwał są opiniowane, więc bezwzględnie projekty uchwał powinny być poddane pod głosowanie. Później dopiero powinien wypowiedzieć się w tej kwestii radca prawny. A dlaczego twierdzę to z taką pewnością? Ponieważ mieliśmy taką samą sytuację, dwie rady miasta wcześniej, kiedy projekt między innymi dotyczący uzupełnienia składów komisji stałych wpłynął właśnie w takim samym trybie, jak był proponowany podczas ostatnich obrad, i radca prawny, tylko inny, który był wówczas na sesji Rady Miasta, wskazał, że faktycznie w chwili, kiedy one wpłynęły, ona może je zaopiniować i one uzyskały odpowiedni dokument. We wtorek, tuż przed spotkaniem radnych z koalicji w ratuszu, wojewoda odniósł się do skargi. Naszej stacji udało się dotrzeć do owego dokumentu. Wojewoda wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi. W tym celu zwrócił się do Gregorowicza. W piśmie ujawniono, jak Gregorowicz tłumaczył się ze swojego występku. Mając na względzie braki formalne wyżej wymienionych projektów uchwał, brak obligatoryjności ich podjęcia w konkretnym terminie, obszerności tematyki obrad oraz z uwagi na niemożność zagwarantowania obsłudze prawnej niezbędnego czasu na dokonanie analizy prawnej przedłożonych projektów, jako osoba odpowiedzialna za sprawne prowadzenie obrad, nie poddałem wniosku radnego pod głosowanie i zamknąłem punkt 3 porządku obrad 49 sesji. Z decyzją tą nie zgodził się popierający wnioski radnego Marka Polichańczuka radny Jacek Tomasiak, który nie stosując się do moich poleceń dezintegrował pracę rady. Czytamy w piśmie wojewody. Owe wywody Gregorowicza nie przekonały jednak organu nadzorującego to, co dzieje się podczas obrad Rady Miasta. W myśl artykułu 20 ustępu 1a ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić zmianę w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Tymczasem z wyjaśnień przewodniczącego Rady Miasta Lubartów, jak też z zapisu z transmisji z obrad sesji wynika, iż przewodniczący Rady Miasta odmówił poddania pod głosowanie wniosku złożonego przez radnego pana Marka Polichańczuka. Takie działanie przewodniczącego nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Z przywołanych wyżej przepisów wynika bowiem jednoznacznie, że fakt zgłoszenia przez radnego wniosku o zmianę porządku obrad rodził obowiązek przegłosowania tego wniosku przez Radę Miasta Lubartów. Orzeka wojewoda. Powtórzmy jeszcze raz jedno zdanie. Takie działanie przewodniczącego nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Choć owo zdanie jest napisane językiem dyplomatycznym, to wprost wskazuje na fakt złamania przez Gregorowicza prawa. Jednak to nie koniec. Podczas sesji wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Przypomnijmy, co wyprawiał 27 lutego Gregorowicz. Chciałem się również dopytać pana mecenasa, jeżeli chciałbym dzisiaj zgłosić projekt uchwały w sprawie zmiany przewodniczącego Rady Miasta, czy on byłby zgodny ze statutem, czy byłby niezgodny. Natomiast również w drugiej kwestii chciałem wyrazić swoją opinię, ponieważ
Pamiętajmy, że zmiana w porządku obrad jest wnioskiem formalnym, więc powinny być umożliwione wypowiedzi dwa głosy za, dwa głosy przeciw. Więc ja chciałbym poprzeć te projekty uchwał, które zostały złożone przez... Muszę przerwać, panie radny Tomasiak. To jest punkt dotyczący zmiany porządku obrad, natomiast opiniowanie, czy to jest zgodne, czy niezgodne, nie należy do pańskiej kompetencji. Czy ma pan jeszcze coś do powiedzenia co do zmiany porządku obrad? Tak, chcę zabrać zgodnie ze statutem proszę, głos. Panie radny, proszę się wypowiadać na temat propozycji zmiany porządku obrad. Dokładnie w tym temacie się wypowiadam. To proszę zgłosić taki wniosek. Podkreślam jedną rzecz. Zgodnie ze statutem... Niestety, jeszcze raz i ostatni pana wzywam, żeby pan złożył uwagę do porządku obrad, a nie na temat tego, czy ten punkt jest procedowany zgodnie z prawem, czy nie. Nie należy w tym momencie to do pana kompetencji. W sprawie formalnej zawsze mogę zabrać głos, panie przewodniczący. Proszę państwa, jeszcze raz. Jeśli to zmiany formalne, czyli również do porządku obrad, można zgłaszać w trakcie sesji i wtedy to jest zmiana formalna. Wymaga dwa głosy za, dwa przeciw. Oczywiście może być mniej albo w ogóle. Natomiast na początku, przy porządku obrad, przy wprowadzaniu nie ma takiego wymogu. Tak to wygląda i to jest moja dyrektywa czy instrukcja do procedowania, natomiast pan radny Tomaszak nie ma takich uprawnień. Zerknijmy po raz kolejny do statutu. W paragrafie 33 czytamy. Ustęp pierwszy. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej dotyczących. Punkt pierwszy. Stwierdzenia kworum do podejmowania uchwał. Punkt drugi. Zmiany lub zamknięcia porządku obrad. Jak zatem widać, wniosek o zmianę porządku obrad to wniosek formalny, a w takim przypadku statut mówi, że... Ustęp trzeci. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu, po wysłuchaniu dwóch głosów za i dwóch głosów przeciw. Gregorowicz nie odpuszczał, a obrady nabierały coraz większych rumieńców. Pytam po raz ostatni, czy pan chce złożyć wniosek co do zmiany porządku obrad? Z tego co pamiętam, sesja została otwarta. Tak, chciałem złożyć wniosek zmiany porządku obrad i chciałem przedłożyć uchwały tożsame z uchwałami, które przedłożył pan radny Marek Polichańczuk. Więc przedkładam również te same uchwały, które przedłożył pan Marek Polichańczuk i krótkie uzasadnienie do tych uchwał. A może mianowicie... inaczej, może zanim pan uzasadni, to proszę pana, czy te dokumenty mają opinię prawną? Zgodnie ze statutem one powinny być zaopiniowane, natomiast żeby je przedłożyć Radzie Miasta, nie muszą być zaopiniowane. Proszę zajrzeć do statutu. Proszę pana, interpretacja pana przewodniczącego. Czy mają opinię prawną? Powinny być zaopiniowane, jest panie, radca prawny. Panie radny, po raz trzeci już nie będę pytał, czy mają opinię prawną? Powiem w ten sposób, panie przewodniczący. Jeżeli pan przewodniczący nie dopuści do głosowania zmiany porządku obrad, będę wnioskował o ogłoszenie przerwy, jeżeli chodzi o sesję Rady Miasta i żebyśmy powrócili do obradowania w chwili, kiedy będzie można przegłosować wnioskowane państwa, zmiany w porządku obrad. Proszę państwa, także ponieważ, to jest wniosek formalny, radny, od razu mówię. Panie radny, już powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Odbieram panu głos. Proszę bardzo się udać. Ale dokładnie, nie może pan mi odebrać głosu. Odbieram panu głos. Na jakiej podstawie? Proszę Państwa, przechodzimy zatem do punktu czwartego, ponieważ wszystkie wnioski co do zmiany porządku obrad nie były zgodne z prawem, nie poddaję je pod głosowania i przechodzę do punktu czwartego, do sprawozdania działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Panie burmistrzu, zapraszam pana. Zgłosiłem wniosek formalny. Proszę państwa, zapraszam pana burmistrza. Zgłosiłem wniosek formalny. Zapraszam pana burmistrza pan do. Pan radny Polichańczuk zgłosił wniosek formalny. Chciałem panu zwrócić uwagę. To nie był wniosek formalny dotyczący porządku obrad. Zamykam. To nie jest dotyczący porządku obrad. Zgłaszam wniosek formalny. Zamknąłem trzeci, przechodzę do punktu czwartego. Panie burmistrzu. Ale wniosek formalny powinien być w pierwszej kolejności dopuszczony do. Panie Tomasiak, niech pan opuści mównicę. Pan mi bezpodstawnie odebrał głos, proszę, więc ja pana, nie muszę opuszczać mównicy. Udowodnijcie to państwo w toku postępowania. No to jest co procedury. Proszę, niech pan opuści mównicę. Ale a pana burmistrza proszę... Nie miał pan podstawy do tego, żeby odebrać mi głos, dlatego proszę, nie mam obowiązku opuścić mównicę. Proszę państwa, jesteśmy w punkcie czwartym. Sprawozdanie działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Proszę panie burmistrzu, niech pan... Proszę panie burmistrzu o udanie się na mównicę, a pana o opuszczenie.
Pan działa bezprawnie, więc nie mam zamiaru dokonywać czynności i pan nie będzie mi wydawał poleceń. Proszę przywołać podstawę statutową, na podstawie której pan mi odebrał głos. Pan mi nie przywołał ani razu do porządku. Proszę państwa, przypomnę, a tylko w takich okolicznościach ma pan prawo to uczynić. W punkcie czwartym sprawozdanie działalności pana burmistrza w okresie sesyjnym. Czy możemy kontynuować obrady, czy pojawiły się przeszkody, które nakazują użycia środków, które są w dyspozycji przewodniczącego? Według mnie tak. Ma pan odebrany głos, proszę opuścić mównicę. Ależ pan nie ma prawa uczynić tego, co pan uczynił. Panie burmistrzu, proszę bardzo, niech pan... Panie burmistrzu, no to proszę... Proszę dopomóc mi, ponieważ pan sprawuje obsługę prawną i administracyjną. Proszę umożliwić mi prowadzenie dalej obrad. Proszę. Czy możemy, panie burmistrzu, czy będzie pan sprawozdawał? Czy jest pan w stanie opuścić tą mównicę? A czy jest pan w stanie prowadzić obrady zgodnie z prawem? To, co wyprawiał pan Gregorowicz na początku sesji, było dopiero wstępem do tego, co uczynił chwilę później. Przechodzę do punktu piątego. Poprosiłem o głos, panie. Proszę państwa, ponieważ można zabierać głos po wezwaniu do mównicy. Ale ja proszę o przerwę w imieniu klubu, panie przewodniczący. Musi pan to uszanować. Rozumiem, ale dokończę swoją frazę. W tym punkcie, proszę państwa, pan przewodniczący rady może udzielić, ale nie musi. Ja skorzystałem ze swego uprawnienia i nie udzielam głosu. Zamykam ten punkt czwarty. Pytanie, czy chce pan przerwę w imieniu klubu? Tak, chcę 15 minut przerwy. Proszę państwa, ogłaszam przerwę 10 minut. 15 minut poprosiłem. Proszę państwa, zmieniam. Proszę, zgadzam się na przerwę, ogłaszam przerwę 15 minut. Po przerwie stało się coś, co do tej pory nie miało miejsca podczas obrad. Pojawiły się głosy, które według mnie z faktami mają mało wspólnego. Mamy trudności z procedowaniem w oparciu o fakty. Nie jesteśmy w stanie w sposób spokojny, niezależny, wyważony dojść do wspólnego stanowiska. Ogłaszam jako przewodniczący przerwę w obradach tej sesji o 2 tygodnie i 1 dzień i ustalam kontynuację tej sesji 14 marca we wtorek o godzinie 16. W związku z powyższym zamykam obrady tej sesji i zapraszam za 2 tygodnie. Dziękuję i do widzenia państwu. Po tym, co zrobił Gregorowicz, radni nie opuścili sali obrad, a radny Tomasiak wskazał, że Gregorowicz nie miał prawa przerwać sesji. Wytłumaczę wam dwa. Nie, ale ja to rozumiem. Ale jeszcze raz, nie patrzę. Zobaczcie, paragraf 20. Inaczej, mamy tak. Zaczyna się w ogóle ten rozdział dotyczący przygotowania i przebieg sesji. Że porządek obrad, że tak, i idziemy do paragrafu 21. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Ustęp pierwszy. Drugi ustęp. Na wniosek przewodniczącego bądź radnego rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Rada może postanowić, więc to powinno być głosowanie. I teraz trzecie. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ustępie drugim. O przerwaniu sesji, a to nastąpiło dzisiaj. W ustępie drugim rada może postanowić ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwały. Nie, tego przypadku też dzisiaj nie było, bo my mogliśmy obradować. No tak. Po czwarte, radnych obecnych na posiedzeniu, na którym zdecydowano o odroczeniu sesji lub przerwaniu sesji, uznaje się za powiadomionych, zaś radnych nieobecnych zawiadamy się o terminie odroczonej lub przerwanej sesji. Zerknijmy do statutu i przeczytajmy jeszcze raz przepisy przywołane przez Tomasiaka. Paragraf 22, ustęp 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
ustęp 2. Na wniosek przewodniczącego bądź radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Zapis mówi wprost, że Gregorowicz nie mógł sam podjąć decyzji o przerwaniu sesji. Zgodnie ze statutem mógł jedynie złożyć wniosek, a o tym, czy sesja zostanie przerwana, powinni zadecydować radni w głosowaniu. Naszą jednoznaczną opinię o tym, że Gregorowicz działał niezgodnie z prawem, przedstawiliśmy 3 marca. Tego samego dnia poinformowaliśmy, że skarga dotyczyła także bezprawnego zerwania obrad. KPA daje nam pewną możliwość, dlatego przygotowaliśmy również na dzisiejszą sesję Rady Miasta skargę na nienależyte wykonanie zadań oraz naruszenie praworządności przez przewodniczącego Rady Miasta. Taka skarga kierowana jest do wojewody lubelskiego, który to wojewoda wskaże, czy faktycznie, tak jak część z nas jest przekonana do tego, że został naruszony paragraf 22, czyli że niezgodnie z prawem została sesja zerwana, a nie została przeniesiona, aby wojewoda wypowiedział się w tej sprawie i uznał albo skargę za zasadną, lub jeżeli oczywiście, w co wątpimy, przynajmniej ja wątpię w to, uznał, że skarga jest niezasadna, odrzucił ją. Wojewoda także w tej sprawie ujawnił, jak tłumaczył się Gregorowicz, ale też arbitralnie wyraził swoje stanowisko. Po wznowieniu obrad Rady, konsultacjach z obsługą prawną oraz biorąc pod uwagę nerwową atmosferę, która zapanowała wśród radnych, jak i docierające do mnie głosy radnych odnośnie konieczności przerwania tak burzliwej sesji, korzystając z przysługującej przewodniczącemu na mocy 31 paragrafu ustępu 1 statutu prerogatywy, paragraf 31.1. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach zarządzać przerwę w posiedzeniu, informując niezwłocznie Radę o przyczynach swojej decyzji. Zarządziłem przerwę w obradach, wyznaczając ich kontynuację na dzień 14 marca 2023 roku o godzinie 16.00. O przyczynach swojej decyzji zgodnie z cytowanym wyżej przepisem niezwłocznie poinformowałem Radę. Ponieważ pojawiły się głosy, które według mnie z faktami mają mało wspólnego i mamy trudności w procedowaniu w oparciu o fakty, nie jesteśmy w stanie w sposób spokojny, niezależny i wyważony dojść do wspólnego stanowiska. Ogłaszam jako przewodniczący przerwę w obradach tej sesji o 2 tygodnie i 1 dzień i ustalam kontynuację tej sesji 14 marca we wtorek o godzinie 16.00. Tłumaczył się Gregorowicz. Owe tłumaczenia nie przekonały jednak wojewody. Zarówno z wyjaśnień przewodniczącego Rady Miasta, jak i z zapisu transmisji obrad sesji wynika, że przewodniczący Rady Miasta Lubartów nie poddał pod głosowanie Rady Miasta wniosku o przerwanie sesji, ale samodzielnie podjął taką decyzję. Przewodniczący Rady Miasta Lubartów, podejmując decyzję o przerwaniu sesji Rady Miasta Lubartów w dniu 27 lutego 2023 roku, bez poddania tej kwestii pod głosowanie Rady, przekroczył zakres kompetencji przyznanych mu w paragrafie 22 ustępie 2 Statutu Miasta Lubartów. Jak bowiem jednoznacznie wynika z przepisów statutu, organem wyłącznie uprawnionym do przerwania sesji jest Rada Miasta Lubartów in gremio. Zatem przewodniczący Rady Miasta powinien poddać pod głosowanie Rady Miasta Lubartów wniosek o przerwanie obrad sesji. Podkreślenia wymaga, że wbrew twierdzeniom przewodniczącego Rady przywołany w przedłożonych organowi nadzoru wyjaśnieniach paragraf 31 ustęp 1 Statutu Miasta Lubartów nie mógł stanowić podstawy działania przewodniczącego. W paragrafie 31 ustępie 1 Statutu mowa jest bowiem o przerwie w odbywającym się w danym dniu posiedzeniu sesji w znaczeniu organizacyjnym, porządkowym, a nie jako przerwanie porządku obrad uniemożliwiające na jakiś czas jego realizację i kontynuowanie go w innym wyznaczonym terminie. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Jak zatem widać, także w tej kwestii wojewoda przyznał rację skarżącym. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że organ nadzoru skierował do przewodniczącego Rady Miasta Lubartów wystąpienie przypominające o obowiązku przestrzegania przepisów artykułu 20 ustępu 1a ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień paragrafu 22 ustępu 2 i paragrafu 26 ustępu 5 Statutu Miasta Lubartów. Informuje radnych wojewoda. Wyjątkowo ciekawą opinię na temat tego, co orzekł wojewoda, wygłosił ten, który został wezwany przez organ nadzorczy do działania zgodnie z prawem. Od dłuższego czasu trwa kampania nienawiści kierowana osobiście przez pana Jacka Tomasiaka, skierowana pod moim adresem, moim zdaniem w akcie zemsty za to, że pozbawiliśmy go wpływu na pozakulisowe i pozaprawne naciskanie na sprawy, które należą do kompetencji innych organów, tak jak na przykład burmistrza. Są na to liczne dowody, nie będę się na tym skupiał. W miarę rozwoju akcji i w miarę upływu czasu
Do tej akcji dołączyli się, rozumiem, moim zdaniem w gorączce wyborczej czy przedwyborczej, w przewidywaniu ziszczenia się kolejnych sytuacji o charakterze szansy wyborczej, dołączyli się inni uczestnicy tej kampanii. W związku z tym sytuacja, w której ja funkcjonuję jako przewodniczący, jest utrudniona. Moim zdaniem straciłem polityczny mandat, żeby kierować radą, ponieważ utraciłem większość polityczną, która popiera moją osobę na tym stanowisku. Jakie skutki z tego tytułu należy wysunąć? Czas pokaże. Na pewno nie teraz i nie w tej chwili. To wymaga namysłu. Natomiast na koniec chciałem się jeszcze odnieść przed turą pytań do sytuacji, w której grupa ośmiu radnych, jak rozumiem, wystąpiła do wojewody według nich ze skargą na pozaprawne działania przewodniczącego Rady Miasta Gregorowicza i wojewoda w wystąpieniu zwrócił mi uwagę o obowiązku przestrzegania prawa. I to jest cały sens prawny wystąpienia pana wojewody. Znaczy to tylko tyle, że nie podważył legalności działań, które podejmowałem, nie podważył decyzji, które zostały zawarte, nie podważył legalności na przykład dzisiejszej sesji, natomiast zwrócił mi uwagę, że w toku postępowania z mojej strony zdarzyły się uchybienia. Na szczęście Polska jest demokratycznym państwem prawa, w którym organy są uprawnione do podejmowania czynności o charakterze właśnie prawnym. Takich uprawnień nie mają domorośli twórcy prawa miejscowego, którym się wydaje, że jak krzykną w jednej kamerce albo w telewizji, która udaje telewizję powszechną, to znaczy, że prawo już jest takie, jak oni próbują narzucić nam widzenie tego prawa. Fakt, naruszyłem prawo, przyznaję się do tego, podchodzę do tego z pokorą. W Polsce istnieje też, rozumiem, jak w demokratycznym właśnie państwie droga odwoławcza. Zastanowię się, czy się odwoływać od tej decyzji. Prawdopodobnie nie, ponieważ ona nie rodzi żadnych skutków prawnych. Pozakulisowe i pozaprawne działania oraz chęć wpływania na burmistrza to zarzut dotyczący pańskiej osoby stawiany przez pana Gregorowicza. Jak pan to skomentuje? To pan Gregorowicz chyba wie, że czasami pewne słowa, za pewne słowo również ponosi się pewna odpowiedzialność. No ale jeżeli rozmawiamy o jakichś pozakulisowych wpływach i bezprawnych działaniach, to z tego co słyszałem, i z tego, co tak naprawdę wieść naprawdę mocno niesie, to podobno nie Tomasiaka ktoś nagrał, to podobno nie Tomasiak wpływał i to podobno nie Tomasiak znajduje się na pewnych nagraniach, które są zrealizowane, a przez kogo to niech pan Gregorowicz już sobie przeprowadza własne śledztwo. I myślę, że niebawem owe dokumenty ujrzą światło dzienne. I w chwili, kiedy ujrzą światło dzienne, no to naprawdę w mieście zrobi się wielkie, może nie zdziwienie, ale zostaną obnażone niektóre rzeczy działania obecnego samorządu. Natomiast no ja wielokrotnie widziałem i podczas poprzedniej kadencji, przepraszam, nie poprzedniej kadencji, tej kadencji, ale kiedy byłem przewodniczącym, kiedy mnie rugano, w chwili, kiedy na przykład spotkałem się z klubami, ze szefami klubów sportowych. Zresztą nie kto inny jak pan Gregorowicz mnie za to rugał. A ja również widziałem, że wielokrotnie, no bez umocowania przez Radę Miasta, pan Gregorowicz no występował w różnych rolach i w różnych miejscach, gdzie można mieć poważne wątpliwości, czy na pewno tu nie było pewnego przekroczenia swoich uprawnień, być może wpływania, być może nie wpływania, no ale tutaj myślę, że niebawem bardzo dużo rzeczy ujrzy światło dzienne i to będzie na pewno ciekawy rok. Pan Gregorowicz twierdzi też, że wojewoda nie podważył legalności decyzji podejmowanych przez niego. I to jest opinia pana Gregorowicza. No to ja proponuję, tutaj włączę sobie, gdzie ja to mam tu, włączę sobie właśnie wystąpienie pana wojewody. I mieszkańcy niech sobie odpowiedzą, jeżeli przeczytamy następujący fragment. Takie działanie przewodniczącego nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Jeszcze raz.
takie działanie przewodniczącego i to, co najistotniejsze, nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. No i miałbym ochotę panu Gregorowiczowi jeszcze to przeliterować, ale wtedy bym był chyba już zbyt mocno taki, bym powiedział, szczegółowy. Natomiast no, każdy z nas, jeżeli przeczyta tego typu przepis, tego typu zapis, jeżeli dojdzie do wniosku, że to jest organ, który nadzorował to, czyli tu wojewoda najpierw pisze, pan przewodniczący napisał do nas, że to chodzi dotyczące, jest związane z porządkiem obrad. I on tutaj wyjaśnia przecież ten Gregorowicz, jak to, że tak, że jedno, że się działo, że zamieszanie, że tyle uchwał i tak dalej, wojewoda pisze wprost, no znajduje uzasadnienie, nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. I później mamy następną kwestię dotyczącą tego przerwania obrad i wprost tutaj wskazuje wojewoda, że podkreślenia wymaga, że wbrew twierdzeniom przewodniczącego rady przywołany w przedłożonych organowi nadzoru wyjaśnieniach, paragraf 31, na który powoływał się Gregorowicz, nie mógł stanowić podstawy działania przewodniczącego. I później również wskazuje, że ta sesja, proszę bardzo, przewodniczący Rady Miasta Lubartów podejmując decyzję o przerwaniu sesji Rady Miasta Lubartów bez podania tej kwestii pod głosowanie Rady. I uwaga, przekroczył zakres kompetencji przyznanych mu w paragrafie 22 ustęp 2 Statutu Miasta Lubartów, jak bowiem jednoznacznie wynika z przepisów statutu, organem wyłącznie uprawnionym do przerwania sesji jest Rada Miasta Lubartów in gremio. Zatem przewodniczący Rady Miasta powinien poddać pod głosowanie Rady Miasta Lubartów wniosek o przerwanie obrad sesji. No przecież wojewoda wyraźnie pisze, Człowieku, nie dopilnowałeś przepisów, no to co, to jeżeli ktoś działa wbrew przepisom, nie stosuje tych przepisów, przerywa to, no to jak mamy to rozumieć? Tak jak pan radny Gregorowicz, że on nie złamał prawa. No niech każdy z nas sobie odpowie na to pytanie z mieszkańców. Ja nie chcę tutaj stawiać jakichś sądów i osądów, ale każdy z nas wyraźnie to zauważy. I wojewoda jeszcze jedną rzecz pisze. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, że organ nadzoru skierował do przewodniczącego, no już nie przewodniczącego od wczoraj, ale o tym pewnie za tydzień, Rady Miasta Lubartów, wystąpienie przypominające, uwaga, o obowiązku przestrzegania przepisów. No to skoro nikt nie złamał prawa, nikt nie złamał procedur, nikt nie złamał przepisów, no to po co wojewoda takie pismo śle? To wojewoda się pomylił według pana Gregorowicza i te pisma w ogóle nie powinny mieć miejsca, nie powinno być korespondencji, nie powinno być taka pisma. Najkrócej powinno być napisane. Panie Tomasiak i pozostała tam ta nie wiadomo czego chcąca część radnych, wy się odczepcie od pana przewodniczącego, bo pan przewodniczący wszystkich dopuszczał do głosu, działał zgodnie ze statutem, sesję przerwał zgodnie z prawem i do porządku obrad również odmówił wpuszczenia uchwał zgodnie z prawem, więc odwalta wy się wszyscy od pana przewodniczącego. No. Pan wojewoda zrobił zupełnie coś innego. Pan Gregorowicz właśnie twierdzi, że zastanawia się, czy odwołać się do decyzji wojewody, ale wcześniej twierdził przecież, że tej decyzji nie było. Czy pana zdaniem da się to jakoś zrozumieć? No nie rozumiem. No jeżeli twierdzi, że zastanawia się, czy się odwołać, a wcześniej cały czas słyszymy właśnie, tak jak pan mówi, że no co to jest? To nie jest żadna decyzja, nic. No to od czego on chce się odwoływać? Wydaje mi się, że troszkę się panu Gregorowiczowi no przerosło go to, co dzieje się w Radzie Miasta, przerosło to, co dzieje się naokoło. Dobrze, że wpłynął wniosek o odwołanie. W najbliższych dniach pewnie będziemy podejmowali uchwałę o odwołaniu. Po wczorajszych obradach sesji Rady Miasta widać, że jak zabrakło Gregorowicza, to już był spokój. Już zupełnie inaczej było to prowadzone. Nie siedzieliśmy do 4 nad ranem. Nikt z nikim nie wdawał się, jeżeli chodzi o organ prowadzący obrady, w jakieś bezsensowne spory, kłótnie. Nikt nikomu nie przerywał.
nie było jakichś przygadów, nie było jakichś wygłaszania uwag. Sesja odbyła się normalnie. Wróćmy jeszcze do kilku wywodów Gregorowicza. Nigdy nie zdarzyło się na tej sesji, żeby moje działania miały charakter pierwotny, agresywny w stosunku do kogoś. Miało to charakter wyłącznie obronny, wyłącznie reagowałem na działania niezgodne z prawem, niezgodnie ze statutem. Natomiast nigdy sam się nie pokusiłem, żeby komuś zabrać głos, tylko dlatego, że ktoś mi się nie podobał. Tu każdy mógł wyjść na mównicę i mówić, co mu się podoba. Okazało się, że dziennikarze nie mieli ochoty zadawać Gregorowiczowi pytań. Pokażmy jednak, jak jeszcze pełniący funkcję przewodniczący odnosił się do dziennikarzy. Podkreślamy, że w tle słychać rozbawionych m.in. Paśnika. Drugie pytanie. No, ma pan dwa, śmiało. Myślę, no, pan pusty, co pan tam chce? No panie redaktorze, śmiało. Nie chcę gadać, a ty chłopczyk. Nic nie chcesz? Proszę, twój właśnie szef z pewnością nie chce. Zachowanie Gregorowicza nie wymaga komentarza. Przypomnijmy, jak ów pan zachowywał się w przeszłości. Zacznijmy od tego, jak potraktował jeszcze przewodniczący Rady Miasta pracowników MOPS. Zgłaszamy stanowczy protest wobec pańskiej wypowiedzi. Nie wyrażamy zgody na słowa, które padły na sesji Rady Miasta wobec nas i naszej instytucji. To fragment listu, jaki skierowali do Grzegorza Gregorowicza pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To już kolejni mieszkańcy Lubartowa, którzy protestują przeciwko temu, co czyni na sesji nowy przewodniczący. Sam Gregorowicz nie widzi niczego niestosownego we własnej wypowiedzi. Co powiedział oraz czy faktycznie nie ma za co przepraszać, o tym w naszym materiale. Nie minął jeszcze rok, jak Gregorowicz wskoczył na stołek przewodniczącego Rady Miasta, usuwając z niego Jacka Tomasiaka, a zdążył już obrazić kilka osób. Mówiliśmy o tym już kilkukrotnie i do owych popisów odniesiemy się w drugiej części materiału. Dlaczego? Bo podczas ostatniej sesji Gregorowicz po raz kolejny użył słów, które wywołały ostry sprzeciw pracowników MOPS-u. Dyskusyjna jest na przykład cała atmosfera wokół MOPS-u. Ona nie jest za dobra. No powiem tak, nie jest za dobra, jeśli chodzi o zrozumienie, szacunek do waszej pracy. Są głosy na mieście, które czasami podważają, stawiają pod znakiem zapytania sens tych wydatków. Polityka kadrowa, zatrudnieniowa często jest taka, co słyszymy między sobą, że niektórych ludzi tam się przesuwało za karę, że niektórzy zatrudnieni w MOPS-ie no, korzystają często z zwolnień lekarskich. Zaznaczam, nie mówię tu o naruszeniu danych osobowych, nie chcę tutaj być oskarżony, że wchodzę nie w swoje jakby poletko, ale z drugiej strony, jeśli chcemy, żeby ta pomoc była sprawna, trafiała do właściwych ludzi i pomagała im, to też chciałbym się przekonać, chciałbym, żeby pani mnie uspokoiła, czy ludzie, którzy tą pomoc przekazują, też są sprawni. Czyli, że oni tam są, jest zgrana paczka energiczna, przygotowana zawodowo, gotowa do niesienia tej pomocy, czy czasem, czy jednak są tam ludzie, którzy trafiają na przykład w formie zdegradowani w urzędzie miejskim i trafili do MOPS-u i tam doczekują do emerytury albo być może takie sytuacje są, nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, bo nie o to chodzi, ale mam wrażenie, że my pomoc społeczną traktujemy trochę po macoszemu. Gregorowicz swoich słów użył w punkcie dotyczącym sprawozdania z działalności MOPS-u, czyli na temat, który nie był przedmiotem obrad. Jego wypowiedź spotkała się z ostrą reakcją tych, pod adresem których kreślił swoje opinie, czyli pracowników MOPS. Ci ostatni tydzień po wypowiedzi przewodniczącego Rady Miasta skierowali na ręce autora wypowiedzi, ale także wszystkich radnych list. List wpływa do urzędu 10 lipca, jednak dokument nie trafia do adresatów, czyli radnych. O tym, że pracownicy MOPS-u wysłali do radnych list, dowiaduje się Jacek Tomasiak 30 lipca, a więc 3 tygodnie od daty wpłynięcia listu, m.in. do Tomasiaka. Ten ostatni pojawia się w urzędzie i żąda wydania jego korespondencji. Pracownicy wydają Tomasiakowi list. Zerknijmy, co takiego jest w nim zawarte, że nie przekazano adresatowi listu. Zgłaszamy stanowczy sprzeciw wobec pańskiej wypowiedzi,
która została wyartykułowana podczas sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2020 roku. Zaczynają swój list pracownicy MOPS. W naszym przekonaniu wypowiedzi Pana podczas ostatniej sesji Rady Miasta Lubartów, jak i poprzednich sesji sugerują, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Lubartów dzieją się niepokojące sprawy, które powinny zostać poddane bacznej analizie radnych miejskich. Jako radny wybrany głosami mieszkańców miasta Lubartów powinien mieć Pan świadomość, że słowa wypowiadane na tak ważnym, oficjalnym spotkaniu odbijają się echem w społeczności lokalnej i budują zaufanie do instytucji lub je podważają. Stwierdził Pan, że dyskusyjna jest cała atmosfera wokół MOPS-u, jeśli chodzi o zrozumienie, szacunek do Waszej pracy. Uważamy, że operowanie takimi słowami jest bardzo sugestywne. Ludzie, słysząc słowa wypowiedziane przez przewodniczącego Rady Miasta, nie weryfikują informacji, ale traktują je jako wiarygodną, sprawdzoną wypowiedź. Zatem co z szacunkiem dla nas, pracowników MOPS oraz naszej pracy? W naszym przekonaniu przewodniczący Rady Miasta powinien przekazywać treści sprawdzone, mające swoje uzasadnienie w faktach, a nie w opiniach wypowiadanych na gruncie prywatnym. Jednocześnie nasuwa się nam pytanie, kto i na ile pomaga nam w uzyskaniu społecznego szacunku, zrozumieniu charakteru pracy, uznaniu i docenieniu dla wykonywanej pracy? Czy ktoś chce i próbuje poznać charakter pracy w pomocy społecznej? Nie kryjemy, że słowa, które Pan wypowiedział w trakcie sesji Rady Miasta Lubartów, wywołały wśród nas, pracowników MOPS, silne emocje i dlatego pragniemy odnieść się do niektórych z nich. Dotykają nas Pana stwierdzenia, czy ludzie, którzy tę pomoc przekazują, też są sprawni, czyli że oni tam są, jest zgrana paczka, energiczna, przygotowana zawodowo, gotowa do niesienia tej pomocy, czy czasem jednak są tam ludzie, którzy trafiają na przykład w formie zdegradowani w urzędzie miejskim i trafili do MOPS-u i tam czekają do emerytury. Zaznaczamy, że trzon kadry MOPS w Lubartowie przez wiele lat tworzyli pracownicy socjalni wraz z zespołem administracyjnym. Wśród nas są pracownicy z długoletnim stażem pracy, konkretnie w tutejszym ośrodku. Pytaniem retorycznym odpowiemy, czy byłoby możliwe osiągnięcie 10, 20, a nawet 30-letniego stażu pracy, wielogodzinnego, codziennego przebywania ze sobą, gdyby nie było pomiędzy nami sympatii, gdybyśmy się nie szanowali? Czy byłoby możliwe realizowanie z sukcesem tylu projektów socjalnych i wszelkich akcji wymagających współpracy wielu ludzi, gdybyśmy nie stanowili zgranego zespołu? Odnoszą się do oskarżeń Gregorowicza pracownicy MOPS. Decyzjami burmistrza miasta Lubartów struktura organizacyjna naszego ośrodka została zmieniana poprzez przeniesienie działów Urzędu Miasta Lubartów zajmujących się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, zasiłkami pielęgnacyjnymi, świadczeniami pielęgnacyjnymi, zasiłkami dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz świadczeniami wychowawczymi 500+ i obsługą karty dużej rodziny. O osoby określane przez Pana mianem zdegradowani w Urzędzie Miejskim prosimy zapytać Pana Burmistrza miasta Lubartów. Nie podzielamy Pana odczuć dotyczących między innymi złej atmosfery w pracy. W naszej opinii pracownicy przeniesieni decyzją Pana Burmistrza z Urzędu Miasta Lubartów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie być może mają trudności w zaakceptowaniu powyższych zmian, odczuwają pogorszenie swojego statusu zawodowego i nie zaakceptowali zmiany miejsca pracy. Nie jest to więc wina złej atmosfery w naszym ośrodku. Podział na gorszych pracujących w ośrodku pomocy społecznej i lepszych zatrudnionych w Urzędzie Miasta, o których Pan mówi, niektórych przesuwa się za karę, ociera się o dyskryminację w zatrudnieniu. Stawiają zarzuty Gregorowiczowi pracownicy MOPS. Opiniowanie, że w tutejszym ośrodku panuje zła atmosfera pracy, pracują niekompetentni pracownicy, którzy w sposób nieprawidłowy weryfikują osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub stosują rozdawnictwo środków publicznych oraz MOPS jest miejscem zsyłki niejako do obozu pracy, jest dla nas krzywdzące. Tym bardziej dotykają nas Pana zapytania. Czy ludzie, którzy tę pomoc przekazują, też są sprawni, czyli że oni tam są, jest zgrana paczka energiczna, przygotowana zawodowo, gotowa do niesienia tej pomocy? Zapewniamy ponownie, że jesteśmy gotowi do niesienia pomocy innym, pomimo że praca jest bardzo trudna i wielokrotnie nie kończy się o godzinie 15:30. Niniejszym pismem nie wyrażamy zgody na słowa, które padły na sesji Rady Miasta Lubartów wobec nas i naszej instytucji. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że kolejne osądy i opinie wypowiadane publicznie przez Pana Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów oraz Radnych Miasta Lubartów zostaną uprzednio zweryfikowane z pracownikami tutejszego
naszego ośrodka. Podsumowują swój obszerny list pracownicy MOPS-u. Sam Gregorowicz, odnosząc się do listu, stwierdził na łamach wspólnoty: moja wypowiedź mieści się w granicach dopuszczalnej dyskusji. Nie mam do niej żadnych uwag i nic bym nie zmienił. Taki stosunek Gregorowicza do własnych wypowiedzi nie dziwi. Jeżeli przypomnimy sobie, jak zachowuje się on na sesji Rady Miasta, przypomnijmy to, co czynił wcześniej. Kostecka to osoba pozbawiona własnego zdania. Takie zdanie o nowej przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej wzburzy każdego, kto zna Lucynę Kostecką oraz wie, ile zrobiła dla spółdzielni. Jednak nie każdy zna panią Lucynę, ale nawet wówczas uzna, że kierowanie pod adresem kobiety tego typu słów jest, mówiąc delikatnie, nieeleganckie. Jest jednak osoba, która nie ma hamulców przed tego typu określeniami. Kto pozwala sobie na tego typu pomówienia? O tym w naszym materiale. Tydzień temu nasza stacja poinformowała o wynikach wyborów do Rady Nadzorczej. Mieszkańcy bloków wybrali m.in. Lucynę Kostecką na członka nowej Rady Nadzorczej, a nowi członkowie Rady powołali Kostecką na przewodniczącą Rady Nadzorczej. Nowa przewodnicząca mogła być także wybrana na ławnika, jednak, o czym także mówiliśmy, nie poparli jej m.in. Grzegorz Gregorowicz, Renata Mazur, Grzegorz Jaworski, Jacek Bednarski, Teodor Czubacki czy Jacek Tchórz, czyli ci, którzy jeszcze niedawno zasiadali razem z Lucyną Kostecką w Radzie Nadzorczej lub razem z nią startowali do Rady Miasta. Przypomnienie tego, jak zachowywała się wymieniona szóstka, wywołało reakcję osoby, która reprezentuje Radę Miasta. Mowa o Grzegorzu Gregorowiczu, który stwierdził, że zdanie, które upublicznia, jest nie tylko jego, ale prawdopodobnie także Bednarskiego, Mazur, Jaworskiego, Czubackiego, Tchórza czy reszty radnych. Za chwilę przytoczymy zatem twierdzenia Gregorowicza i prawdopodobnie pozostałej piątki. Jednak wcześniej podkreślamy, że redakcja nie podziela słów. Zerknijmy zatem, co twierdzi Gregorowicz oraz prawdopodobnie Bednarski, Mazur, Jaworski, Czubacki, Tchórz i reszta radnych. Ja mianowicie uważałem, że pani kandydatka Kostecka jest osobą dyspozycyjną wobec pana Tomasiaka, niesamodzielną politycznie i pozbawioną własnego zdania. Prawdopodobnie podobnego zdania byli pozostali w zdecydowanej większości radni. Podobno jest pani niesamodzielna politycznie, pozbawiona własnego zdania, ale też dyspozycyjna wobec pana Tomasiaka. Jak określiłaby pani tego typu określenia, zdania kierowane pod pani adresem? Pani redaktor, przeczytałam na Facebooku komentarz pana przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Gregorowicza i zdumiona byłam tym, co przeczytałam. Uważam, że świadczy to tylko i wyłącznie o autorze, który napisał ten tekst. Przypomnijmy, co mówił szef Rady Miasta o jednej z radnych. Musi się pani przefarbować. To nie słowa spod budki z piwem, to nie wypowiedź niewychowanego klienta obrażającego blondynkę, tak aby ją upokorzyć. Dlaczego zatem cytujemy wypowiedź, która sama w sobie wielu nas budzi sprzeciw i tak naprawdę nie nadaje się do cytowania? Powód jest wyjątkowo smutny. Owe słowa padły na sesji Rady Miasta i niestety wywołały także niemały rechot niektórych radnych. Za chwilę zaprezentujemy fragment z sesji Rady Miasta, który z pewnością przejdzie do historii, bo nie zdarzyło się do tej pory, aby ci, którzy mają być przykładem dla nas wszystkich, pozwalali sobie na tak niesmaczne uwagi. Na materiale widać, jak radna Ewa Grabek próbuje zgłosić się do głosu. Nowy przewodniczący zamiast radnej dopuszcza do głosu innego radnego, a fakt niedopuszczenia do głosu radnej kwituje stwierdzeniem, które niestety śmieszy niektórych radnych. Pan radny Jaworski i pani radna Romańska-Serwin. Pan Jaworski był pierwszy. Panie Jaworski, pan był pierwszy, potem pani Romańska-Serwin, a potem pan Krówczyński. Słucham? Musi się pani przefarbować. Przepraszam. Po wyjątkowo niestosownej uwadze kilku radnych, ale i sam przewodniczący rechoczą z owej wypowiedzi. Do tego, co zrobił Gregorowicz, odniosła się sama zainteresowana. Czy posłucha pani rady pana Grzegorza Gregorowicza i przefarbuje pani włosy na inny kolor? Powiem w ten sposób. Gdy słyszę takie komentarze, to wiem, że takie uwagi często skrywają ukryte kompleksy i lęk przed silnymi kobietami. A jak pani ocenia takie uwagi, wygłaszane głośno przede wszystkim na forum, na sesji Rady Miasta? Ja już myślę, że nie będę tego komentowała.
Zapewne jest to nie na miejscu. Osoba reprezentująca pozwalała sobie na jeszcze bardziej ostre wypowiedzi. Dałbym mu w mordę oraz pies cię. To tylko dwa cytaty z wyjątkowo nerwowej reakcji przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Gregorowicza, który w ostrych słowach zaatakował prezesa Jacka Tomasiaka. My nie będziemy używać wulgaryzmów, tak jak Gregorowicz, któremu nie spodobał się nasz ostatni materiał dotyczący kolizji, którą spowodował nie kto inny jak przewodniczący Rady Miasta. W swojej publikacji Gregorowicz używa języka, którego nie powstydziłby się klient budki z piwem. Zarzuca naszej stacji, że podczas kolizji sugerowaliśmy, jakoby on sam dopuścił się szeregu nadużyć i przekroczeń. Dodatkowo wskazuje, że kolizja, którą spowodował, nie ma związku z pełnioną przez niego funkcją. Jaki związek ma prywatnie wydarzona kolizja drogowa z pełnioną przeze mnie funkcją publiczną, raczy wiedzieć tylko on sam. Moim zdaniem jego chore zainteresowanie moją osobą zaczyna ocierać się o psychopatię. Zastanawiam się, czy za chwilę podległy mu personel będzie próbował sprawdzać zawartość wynoszonych przeze mnie worków ze śmieciami. Jako sprawca nie czuję się z tym dobrze, ale robienie z tego publiczne newsa świadczy o emocjonalnym wzmożeniu zainteresowanego. Stawia poważne zarzuty Gregorowicz. Nie rozumie on, dlaczego mieszkańcy mają prawo dowiedzieć się o tym, że nie kto inny jak właśnie przewodniczący Rady Miasta spowodował kolizję. W sieci jest zatrzęsienie informacji o nieprzewodniczących, a zwykłych radnych, którzy powodowali podobne kolizje. Czy Gregorowicz chce, czy też nie, musi zdawać sobie sprawę, że od kiedy został radnym, a tym bardziej przewodniczącym Rady, jest osobą publiczną i musi się liczyć z zainteresowaniem mediów. W szkolnych czasach w podobnym przypadku zaprosiłbym gościa nad tory i po prostu dałbym mu w mordę. Dzisiaj przychodzi mi do głowy jedynie fragment wiersza Tuwima. Nie powiem nawet pies cię, bo to mezalians byłby dla psa. Nie przebiera w słowach nowy przewodniczący Rady Miasta. Taki język najwyraźniej nie przeszkadza burmistrzowi Krzysztofowi Paśnikowi. Podobnie swoje polubienie dodał także rzecznik prasowy Urzędu Miasta Łukasz Chomicki. Wyjaśniamy samemu zainteresowanemu, ale także burmistrzowi oraz rzecznikowi, a przede wszystkim naszym widzom, że o owym zdarzeniu dowiedzieliśmy się od świadków, którzy bez trudu odnaleźli naszą redakcję. Co istotne, wszystkie informacje przekazane nam przez świadków potwierdził także przedstawiciel policji. Gregorowicz wciąż siedzi rozparty w swoim fotelu z założonymi rękami. Do mównicy podchodzi radna Romańska Serwin. No ja również rezygnuję z członkostwa w Komisji Planowania Przestrzennego. W uzasadnieniu powiem tak, że pan Gregorowicz na ostatniej sesji powiedział mi wprost, że jesteśmy w mniejszości jako opozycja i nie mamy nic do powiedzenia, że koalicja rządząca będzie robiła tak, jak będzie chciała. Więc ja, solidaryzując się z panem Tomasiakiem i Krówczyńskim, składam rezygnację z Komisji Planowania Przestrzennego. Wie pani te dokumenty chce złożyć? Do rady czy do pana burmistrza? Do pana chyba się. To proszę, jeśli do rady, to proszę do biura. Słowo donosiciel zawsze źle się kojarzyło. Przywołaliśmy już definicję ze słownika języka polskiego, ale okazuje się, że z tymi, którzy piszą raporty czy donoszą, rozprawiło się także polskie kino. Olo, czujesz? Tak. Ale to nie to padlina. Jak taki zaczyna od kapowania, to na czym skończy? Na Powązkach. Przywołany fragment z filmu Psy przeszedł do historii jako jedna z bardziej kultowych scen. Jednak ostatnia sesja to nie kino, choć to, co się tam dzieje, być może posłuży kiedyś za scenariusz niezłej komedii. Zanim jednak o szansach na film pełnometrażowy, zerknijmy, co działo się z 29 na 30 listopada w ratuszu, tuż przed godziną pierwszą w nocy. Ma to luźny związek, ale jednak jakiś ma. Proszę Państwa, tu dzisiaj byliśmy świadkami, nie dlatego zgłaszam ten komunikat, ale dzisiaj byliśmy świadkami kilkakrotnego użycia wobec mnie sformułowań typu, że doniosłem, że donosicielem jestem, więc chciałbym to potwierdzić, tak, proszę Państwa. To, co stwierdza Gregorowicz, jest wręcz nieprawdopodobne, zatem posłuchajmy jeszcze raz. Ma to luźny związek, ale jednak jakiś ma. Proszę Państwa, tu dzisiaj byliśmy świadkami, nie dlatego zgłaszam ten komunikat, ale dzisiaj byliśmy świadkami kilkakrotnego użycia wobec mnie
sformułowań typu, że doniosłem, że donosicielem jestem, więc chciałbym to potwierdzić, tak, proszę Państwa, że analizując wniosek Stowarzyszenia Miasta Obywatelskiego Lubartów, powziąłem podejrzenie, według mnie uzasadnione, że zostało dokonane przestępstwo, choćby w myśl artykułu 233 kodeksu karnego, czyli składania fałszywych zeznań, przy analizie oświadczeń majątkowych i zadań majątkowych pana radnego Polichańczuka. Dlatego na tej podstawie zawiadomiłem, zgodnie z poleceniem kodeksu postępowania karnego, konkretnie artykułu, o ile mi się wydaje, 304, prokuraturę, podpisałem się nazwiskiem, imieniem i pieczątką. Dokładnie 10 lat temu przed Radą Miasta ze swoich grzechów, o które posądził tego ostatniego jego były współpracownik i jak się okazało uczestnik wspólnych biesiad, spowiadał się jeden z radnych. Owym grzesznikiem był Andrzej Kardasz, a tym, który doprowadził do publicznego wyznania grzechów przez Kardasza, był jego bliski współpracownik z wcześniejszych lat, czyli Grzegorz Gregorowicz. W 2010 roku drogi Kardasza i Gregorowicza rozeszły się. PiS usunął Gregorowicza ze swoich struktur. Dwa lata później były działacz PiS, jak twierdzi wielu, mści się na Kardaszu. Gregorowicz uznał, że Kardaszowi należy wygasić mandat, bo on bawił się kiedyś u Kardasza na imprezie. Mało tego, odwiedzał Kardasza nie jeden raz w jego domu. O owych imprezach mówił na sesji 26 czerwca 2012 roku. Warto zaznaczyć, że Gregorowicz nie był wówczas nawet radnym Rady Miasta. Dla mnie punktem wyjścia do złożenia tego wniosku o wszczęcie procedury wygaszającej mandat było moje wewnętrzne przekonanie, że należy, że już najwyższy czas, żeby zdemaskować jednolitość funkcjonującej w naszej przestrzeni publicznej w Lubartowie pojęć zameldowania i stałego zamieszkiwania z zamiarem stałego pobytu. Jeśli uważa, że on nie mieszka w Szczekarkowie, tylko mieszka w obwodzie, czyli tam, gdzie jest zameldowany, to uważam, że mamy do czynienia nie z wykroczeniem, ale z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach urzędowych, takich jak na przykład w oświadczeniu majątkowym. Ja kilka lat temu brałem udział wraz z licznym gronem moich kolegów i koleżanek w obsiedlinach domu pana Kardasza w Szekarkowie i składałem się nawet na państwa prezent obsiedlinowy. Ja wielokrotnie byłem w tym domu osobiście. Kardaszowi rada nie wygasiła wówczas mandatu. Mija 10 lat i okazuje się, że Gregorowicz po raz kolejny donosi na swojego byłego współpracownika. Osobę, z którą współpracował w 2019 roku, kiedy to najpierw złożył projekt uchwały o podwyżkę diet, a później przy wsparciu owej osoby najpierw odwołał razem z nim z funkcji przewodniczącego Jacka Tomasiaka i dzięki głosom owego współpracownika wybrany został na funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Z czasem ów współpracownik z 2019 roku zorientował się, jak wielki błąd popełnił, wybierając Gregorowicza na przewodniczącego i zaczął go krytykować. Z sesji na sesję widać było, że drogi Gregorowicza i Marka Polichańczuka, bo to o nim mowa, coraz bardziej się rozchodzą. Co ciekawe, Polichańczuk na sesji stawał w obronie radnego Jacka Tomasiaka, którego kiedyś odwołał, aby utorować drogę Gregorowiczowi do funkcji przewodniczącego. To także nie podobało się byłemu współpracownikowi z 2019 roku i beneficjentowi oddanych przez Polichańczuka głosów. Popisy Gregorowicza nie spodobały się mieszkańcom Lubartowa, którzy nie poparli kandydatury tego ostatniego na człowieka roku. I być może patrząc na to, czego dokonał w lubartowskim samorządzie w 2019 roku Grzegorz Gregorowicz, mieszkańcy Lubartowa uznali, że powinien on zostać znokautowany. Używając dalej języka sportowego, wynik autora uchwały dietetycznej to z pewnością czerwona kartka. Nowy przewodniczący zdobył zaledwie 2 głosy. Przez ostatnie lata to radni czy pracownicy instytucji miejskich byli ostro krytykowani przez Gregorowicza. Tym, co wyczynia Grzegorz Gregorowicz, tym razem zajął się wojewoda, który nakazał mu przestrzeganie przepisów polskiego prawa. Wojewoda stwierdził także, że Gregorowicz przekroczył zakres swoich kompetencji, czy że jego działanie nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. I okazuje się, że zdaniem Gregorowicza nic takiego się nie stało. Nie podważono m.in. legalności jego działań. Nasza stacja zaprezentowała wystąpienie wojewody i każdy z nas może sobie sam ocenić, czy faktycznie jest tak, jak twierdzi pan Gregorowicz. Dla kanału S Bartosz Giza.